To ostatnią rundę, ostatnia runda, ostatnia runda, go. Dobra, przepraszam, że wszedłem, no. Dobra. Siema, AB. Ostatnia runda, AB. Siema, AB. Elo. Cześć, AB. Dobra, nareszcie jesteśmy szeryfem. No nie. Mandzio, mandzio. Słucham, przebiegałem przez was. A, i ja widziałem na kamerach, jak odwaliłeś. No nieźle! No nieźle! Typowy kill Mandzia, nawet i to pewnie w miejscu żerowania Mandzia, tak? Czy na pewno już wszyscy zagłosowali na Mandzia? W miejscu żerowania Mandzia. Dobra, drugi jest guzik. Ej, poczekaj, stop! Szybko i żeby AB pokał. Ej, to poczekaj, to miejsce dla szeryfa, dajcie zrobić to szeryfowi. O, dobra, dobra. Tak, to jest szeryf. Przez szeryfa nie zostałem zabity, więc proszę. Dajcie załatwić to szeryfowi. Nie no, dobra, słuchajcie, ej, coś się stało przez te święta. Wpadka jakiś medium przez te pierogi z grzybami. Mandzia jakoś pepegi wali. Bloody skarpia chce wróżyć. Bloody akurat jest, wiesz, w formie takiej. Akurat Bloody taki jest, Bloody w formie. Tak, tak. Dobra, no, musimy tylko poczekać. Egzekucja. Tak, musimy tylko chwilę poczekać, jak szeryf będzie mógł zaatakować. Szczęśliwy. Ja pod ścianą. Teraz znowu Kubox podbiegnie pod killa. Kubox, odsuń się, Gałganie, wiem co ty chcesz zrobić, Kubox. No, lewy górny. Wszyscy elektryk są. Będzie egzekucja. Pospiesz się, Nexe, bo nie wytrzyma, chyba nóż zaraz wyskoczy komuś. Przycisk guzikowski. Guzik. Jesteś gotowy. Odsuńcie się, a nie wchodzicie wszyscy pod celownik. Myjek! Nie, to kłamstwo! Nie wiesz. Ej, bo Mandzia chyba kłamał. Guzik ze self-reportem. Ej, bo jest jeden problem, bo jeszcze Mitrix nie żyje. No. Jeszcze Mitrix nie żyje, a z tego co dobrze naliczyłem, obok nas nie było wpadki. Oj. No. Nie, ale kill był ten. Nie. Kill był ten. Bo byłem tym szeryfem. Ale one zabiłem. Guzik okazał się, że nie jest. Nie, w sensie Bloody z. Kill, to nie był kill. Bloody robnął guzika i guzik się okazał impostorem. Nie, ja myślę, że Bloody z Mandzią skłamał. To ja tak naprawdę podszedłem Bloody'emu. Obok nas nie było wpadki i nie było Mitrixa. Szeryf zabija. Szeryf zabija. Może zabić impostora. Co? Jeśli się pomyli, to ginie. Zamknięte. Próbowałem zabić guzika. No tak, ale ja przeszłam przez niedobrze. Jak Jesus. Jak Jesus normalnie. Ja tylko żartowałem, że były zamknięte, nie, były ja otwarte. Ja chcę tylko powiedzieć, że ja bym nigdy nie zabiła Mitrixa. Nie pogrążaj się. Nie no, szeryf to jest nowa klasa, byczki, co wy gadacie? To jest nowa klasa wprowadzona. No, ale z ciepłą. Dobra, no już. Jesteś frajerem. No, twoja stara. No. Czyli guzik jednak jest. Z drugi raz. Kubok, czemu znowu pod celownik wbijasz? Bieg? Serio? Nie, nie, no nie. Bieg. Byłoby śmieszne. Dobra, ja zostawiam miejsce w takim razie. Na razie. Dzięki. Trzymajcie się. Pa, pa. Nara. Klucze. Przecież nie ma kluczy. A, już wszystko wiemy. Kto pytał? Łatwo! Nie wiesz, czy wiesz, Patka, zawsze są klucze. A, rozpracowanko. Nie wiesz, czy wiesz. Co tam się wydarzyło? O co chodzi? Jestem na rakiecie. Cisza! 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 Tłumaczę, co chciałem zrobić. Jestem szeryfem. I wpadka tym, że no nie ma kluczy, myślałem, że dobra, jolo, idę zabić wpadkę. Pomyślałem sobie, no wpadka pewnie była poza, jak zwykle jest. Meanwhile, biegam w Polsce i widzę wybiegającego Mitrixa i mogę zgłosić ciało. Typowy kill Mitrixa. Typowy kill Mitrixa. Czekajcie, nie głosujcie, nie głosujcie, nie głosujcie. Co chcesz powiedzieć, Mitrix? Ale nie. Aj, bo Mitrix możesz sobie teraz wybrać, czy chcesz zostać wyrzucony, czy zabity przez Nexę. Dobrze, nie, to wyrzucamy go w takim. No, wyrzucamy. No, znaczy już nie możesz, ale to dobrze. Nie no, możesz wybrać jak chcesz. Patrz, ty zawsze zabij, jak mnie zabije, no. Ja cię kręcę. A ja jestem debilem, bo cię zabić mogłem. Nexę, no. Zemsta pierogów wpadki, dlatego zginąłeś, Mitrix. No i tak się właśnie kończy.
Okazało się, że jednak z tymi kluczami to był bajt, a wydawało się, że tak łatwo ją żeśmy rozlokolowali. Wiadomo, o co chodzi. No. Dzisiaj powiem wam, że jest taki dobry dzień na... Dobry dzień na streaming jest dzisiaj. Taki dobry humorek, dobry nastrój. Co nie, wejdziemy sobie do specimena. Wiecie, dzień jak co dzień. Jesteś Zacha. Uff, mało brakowało. Okidoki. Okay. Guzik, przycisk, gdzie jest kill? Mów. Już nie mówię w takim razie. Aha, interesujące. Dobra, już mamy 7 lat. Teraz już nie chcę. Dobra, Gogu. W takim razie już nie będziesz przycisk, będziesz przełącznik. Przełącznik. Suwak od razu tak. Więc tak. Stwierdziłem, że skoro świecą się kamery, zrobię sobie zadanko przy, na Vitalsach, kończę robić zadanko, nie świecą się kamery, no to może coś tam się wydarzyło. I nie zawiodłem się na swojej intuicji. Kubox przedawkował ewidentnie alkohol i jako zwykły typowy polski ochroniarz... Kubox nie ma 18. No właśnie, Guzik, fakty. Kto mu kupił alkohol w takim razie? To jest pytanie. I właśnie, to jest pytanie. Kto mu kupił alkohol? No. Kto jest tutaj najstarszy? Zacha! I kto jest najbardziej odpowiedzialny? Również Zacha. Zatem tego nie zrobił Zacha. Ale słuchajcie, wisienka na torcie... Czyli... Wisienka na torcie zawsze jest zamarynowana w alkoholu. No właśnie. Zresztą AB się jeszcze ani razu nie odezwał. Czy alkohol jest cyjanowy? Prosiłbym... O zagłosowanie na Ebiego. Nie, dajcie mi wykorzystać tą rolę, no! Nie wykorzystaj! Szybko, na Ebiego! Czy ty chcesz do mnie strzelać, Nexe? Nie rób tego, naprawdę, nie polecę. Ale że na tym się kończy nasza rozmowa, o co chodzi? Okej, okej. Jak to się mówi? AB. Załamie się. To ja się załamię. Widzisz, Nexe? Specjalnie dla ciebie, Nexe. Wasza wisienka na cyjanowym torcie. Cyjanowym? Na A-beam. Specjalnie dla ciebie, Nexe. Zostawiliśmy ci impostora. Nie ma sprawy. Teraz musisz tylko powąchać, kto cuchnie alkoholem. O kurde, ale rundy są przekozackie. Co tu się w ogóle odwala dzisiaj? Dobra, idziemy się gdzieś ukryć może, co wy na to? Ukryjemy się gdzieś i będziemy wychodzić stamtąd. Oj, boję się tego. Kogo zabiłeś? Nexe! Klikałem kill na byle kogo, powiedziałem, że tu będzie takiego, żeby ciebie zabić! Nie, naprawdę! Mandzio był? Nie! Nice, rozegrałeś to, Nexe, no. Czyli dał taktycznie, wyrzuciliśmy biegu, żeby wykluczyć najbardziej podejrzanych, no. No. Ale że ty, Nexe 60 jesteś? Pan się udał. Miło się wraca po... Dmitry, jakby się nie zabił, to tam by moje ciało było, bo ja ją chciałem romb, no. Naprawdę super jesteście. Dobra, Ivy, to była runda rozgrzewkowa. Takie są zasady. Tak, dokładnie. Dobra, lecimy. Dzisiaj jest naprawdę najśmieszniejsza runda ever. Czekaj, się nie zabijajcie, my już jestem. Spokojnie, poczekam. Dobra, idziemy się dziś ukryć. Co wy na to? O nie, samemu tak? Głupio, co nie? Uuu, Kubok się skanuje. No nieźle, byczki. To niezły Kuboksik. To niezły Kubok. I teraz się skanuje też Guzik. No nieźle, byczki. No to mamy chyba dwóch niewinnych, za którymi będziemy teraz chodzić do usranej śmierci. Takie są zasady. Co nie? No. Poczekamy tu chwilę, co nie? Poczekamy sobie tutaj troszkę. Poczekamy sobie tutaj troszkę. Ciekawe, czy ktoś zapali światło w końcu, jak myślicie?
No wiesz co, Nexe, żeby tak na naszych oczach zabijać. Ja cię kręcę. Czy chcesz zostać zabity przez kata, czy mamy cię wyrzucić? Słuchajcie, niestety się mylicie, ponieważ ja widziałem. Nie, impostorem jest Mandzio! Dokładnie. Może jest drugim. Tak, może jest drugim, ale Nexe zabił na naszych oczach biednego, bezbronnego. To Nexe był, jak Nexe był przy tym, przy drzwiach od nie, tego. Nie, nie, był w medzie, byczku. Mocą teleportacji. Czyli no. Co, Nexe nie, no, on u mnie na ekranie był trochę dalej niż wy wszyscy w trójkę. No to może Blacky jest drugim impostorem, kto wie. Blacky, ale gdzie ty byłeś teraz? No z wami, no teraz na tym, gdzie odwalili typa. Nie było cię tam. No nie było cię, byczku, co ty gadasz? Chyba, że byłeś drugim impostorem, który ma dalekosiężny wzrok. No nie, nie jest Blacky. Z wami tam. Na medzie jest Mandzio. O Boże. Nie, wydaje przy, mi się, przy tym, przy, ciało padło dobra. Przy tele, ten, przy dobra. Tych, jak to dobra, się dobra. Nazywa. No to, wydaje, tak. No to Blacky tak. W takim razie nie, było zgaszone światło, nie wiem, czy wiesz, Blacky. Dobrze, to musimy zagłosować. Nie wiem. Wydaje mi się, jestem wręcz przekonany, no że starym jest Mandzio oraz Nexe. Blady, na kogo głosujesz? Na Nexe głosuję. Nexe, Blacky, na kogo głosujesz? Ja nie wiem. Okej, Nexe, na kogo głosujesz? Na Nexe. Guzik, na kogo głosujesz? Nexiak. Dobra, no to jest w takim razie Nexe i Blacky. A dlaczego się mnie nie zapytałeś, na kogo głosuję? Jest mi przykro. Mandzio, na kogo głosujesz? Że ja wiem, że ty wiesz. To prawda. Nexe? Jakieś ostatnie no słowa? I Blacky, tak nieudolnie bronisz jeszcze Nexe, skoro było zgaszone światło? Nie, bo ja miałem reporta tam, ja miałem przycisk od reporta. Przepraszam, ale przepraszam, przepraszam drugiego no ja impostora ze tym debilem. No, słabe to jakieś no ostatnie. Niestety, dobra, to ktokolwiek jest szeryfem, ktokolwiek jest szeryfem, rozwalcie Blackiego teraz! Teraz! Boże, bo ma kill cooldown. Właśnie, Boże, Blady, co ty... Nie wiesz? Nie byłeś nigdy szeryfem? Ciężka sprawa z szeryfowaniem. Pytanie, czy będzie dalej narada? Dobra, posiedzimy sobie taktycznie tutaj i poczekamy. Czyli szeryf nie rozegra swojej roli życia jednak. Ja tak mu się nie uda. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Czy naprawdę uważacie, że na plutonie egzekucyjnym powinien być przycisk? Dobra, zostawcie guzika w spokoju, głosujemy właśnie, na Blackiego. Właśnie. Tym bardziej, że jeszcze na plutonie egzekucyjnym. No bo broniłeś Nexe, kiedy był zabójcą. Nie. Nie? Niego, a, no ja dobra. Wiem, gdzie był na tym, bo on biegł ze mną. No dobra, ten. To w takim razie cofam mój vote. AB, na kogo zagłosowałeś? Swoją pijatką. Wszyscy na mnie zagłosowali, tak się. A, dobra. No pewnie. To Elo. No. No, wiedziałem, że ktoś na mnie zagłosował. Pewnie AB, taki jest. Przepraszam, ja myślałem, nie. Że tych debili jest dwóch, to nie mogę. No, matematyka. Nexe, ja myślałem, że tam jest dwie osoby ze mnie dobra. A ja jeszcze stary, ty ja przebiegłem, klikałem Q i się nie zabiło, nie? To Blacky tego flaga zrobiła, nie? Ja zrobiłem. Count flagę level 1000. To były trzy osoby. Ja myślałem, że oni są w dwójkę stary. Ja też i biegłem specjalnie z tą, żeby dubla zrobić. No właśnie dlatego ja ci tak wiesz, mówiłem, jakbyś już powiedział, chodź, bo ja tam widziałem dwójkę i nagle... Ja też.